Witajcie kochani w kolejnym środowym filmiku. Dziś, tak jak w tytule, będzie organizacja. Już dawno myślałam o tym, żeby zrobić sobie porządek w mojej tutaj garderobie, ale nie ogólnie w garderobie, tylko z różnymi przedmiotami, gadżetami, które gdzieś tam dekorują moje mieszkanie. I powiem Wam, że zawsze inne rzeczy były ważniejsze, najważniejsze i brakowało mi takiej, wiecie, mobilizacji. Ja uwielbiam takie filmy oglądać na YouTube i powiem Wam szczerze, mnie to też w jakiś sposób motywuje, pokazuje mi pewne rozwiązania. I tak też będzie w tym przypadku, w moim przypadku, w tym filmiku. Tak więc jeżeli lubicie taką tematykę, jeżeli chcecie się zainspirować, zasiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy! I need to give myself some rest. Can you heal my curse? Zanim ustawię kamerę tak, żebyście widzieli, jakiś czas temu kupiłam sobie, wiecie co, kolejne pudła, bo tych pudeł też mi brakowało. Tu jakiś czas temu też zamówiłam sobie takie, wiecie, dekoracje na choinkę. I takie dekoracje, jeszcze nie wiem do czego to wykorzystam, ale na pewno do czego się wykorzystam. Takie przepiękne złote liście, albo do jakiejś kombinacji, wiecie, w wazonie, albo po prostu tak jak ostatnio miałam dekoracje stołu na Wigilię. Tak, być może właśnie tym razem wykorzystam akurat srebro w tym roku. No zobaczymy, jeszcze nie mam koncepcji. Drugie pudło i trzecie jest jeszcze większe, tak więc kochani, nie będę gadała więcej. Myślę, że takie króciutkie podsumowanie sobie zrobimy na koniec filmu. A tymczasem biorę drugą kamerę, wchodzę na drabinę i ściągam przede wszystkim wszystkie rzeczy, które mam na górze. Spójrzcie kochani, trochę tego jest, jak widzicie, i to mam wszystko, mam to tak pomieszane, bo mam i ozdoby wielkanocne pomieszane ze świątecznymi, mam mnóstwo lampeczek i to wszystko powinnam przebrać. Zobaczymy, nie chcę mieć, wiecie co, też takich malutkich pudełeczek, których po prostu mam, no mam wszystko i nic, więc pozwólcie, że teraz może obniżę kamerę i Wam pokażę poszczególne właśnie pudła, żebyśmy mogli to sobie wszystko razem poukładać. O! I tak. Myślę, że kogoś zainspiruje. Zresztą ja już dawno chciałam taki porządek zrobić, ale tak jak mówiłam, zawsze brakowało mi czasu. Dosyć gadania, bierzemy się do pracy. Znaczy, ja się biorę do pracy. No dobrze, kochani, to teraz tak. Pierwszy karton, pierwsze pudło. Tu mamy lampeczki i ozdoby, czyli wszystko i nic. Wow, mam tego nie zbiła. Więc lampeczki muszę dziś na bok odłożyć sobie, bo bez sensu, żeby one tutaj były. No i tutaj już są takie typowe ozdoby właśnie na święta, taki przepiękny, przepiękny reniferek. Tutaj mam gwiazdę. Tutaj mam taką też drewnianą, albo jakieś przekąskie, bo na świece. O, to już nie jest świąteczna, znaczy inaczej, jest świąteczna, ale nie Boże Narodzenie ma, tylko to jest na Wielkanoc, więc tu muszę z boku położyć. No i tutaj już mam anioły. Rzadko je oczywiście wystawiam, ale są też formą ozdób, więc zostawiam. Też takie przepiękne anioły, spójrzcie. Piękne. I tu mam też taką świąteczną, nie wiem czy będę z niej korzystała, ale dobra, na razie niech będzie. I wszystko oczywiście powinno się umyć. Tak więc ja już Wam tego nie będę nagrywała, jak myję te pudełka, tylko po prostu jak już je umyję, to Wam je po prostu już pokażę gotowe, jak ja to wszystko zapakowałam. Dobra, kolejne pudło. Kolejne pudło. Pamiętacie, to Wam pokazywałam ostatnio, jak kupiłam tę choinkę, tą nieudaną, ten nieudany totalny zakup. No i te przepiękne takie sople lodu, jeżeli chodzi o lampeczki. One też tu nie powinny być.
No i tutaj mamy wszystko i nic, zobaczcie. Tu mam i dekoracje, tu mam i bombki. I mam też takie właśnie piękne ozdoby na choinkę. Co tu? O, tu mam jeszcze tego mojego renifera przepięknego. O. Tutaj mam tego przepięknego reniferka. I tu mam drugie, no nie, tu mam, o, bombki takie. No nie, to wszystko musi zostać przełożone do zupełnie innej foremki, albo po prostu tu umieszczę wszystkie takie bombki, które jeszcze mi gdzieś zostały, a dekoracje będą w innym pudle. Dobra, myślę, że już nie będę Wam pokazywała, gdzie co jest, tylko jak coś fajnego znajdę, to Wam pokażę, a tak to po prostu będę sobie robiła. A to, kochani, to jest moje przepiękne futerko, które zawsze kładę pod choinkę. Znaczy zawsze, to już chyba od 2 lat, bo znalazłam właśnie na AliExpress i moja choinka ma też takie swoje ubranko. Jestem, powiem Wam szczerze, bardzo z tego zakupu zadowolona. Jakby ktoś pytał, AliExpress. A to jest wieniec, który zazwyczaj kładę na stole. On jest przepiękny, bo jest z kawałków drewna zrobiony. Ja go chyba na For Home zamawiałam? Chyba tak. I jest przepiękny. Tutaj zawsze jakąś mogę świeczuszkę sobie włożyć. Albo tu po prostu mogę Yankee Candle cały swój włożyć i też pasuje idealnie. Powiem Wam, że z tego jestem bardzo zadowolona i mam go już chyba z 4 lata? Chyba tak, jak nie więcej. A z tego zakupu jestem bardzo dumna, bo zamówiłam sobie ostatnio na jakichś chyba wyprzedażach w Home & You. No po prostu piękny, piękny, duży, srebrny reniferek i też będzie w tym roku zdobił moje mieszkanie. To jest jedna z nowości, którą posiadam w swoich zbiorach. Tutaj, moi drodzy, w tym pudle mam... O, tu jeszcze jest, tu zawsze mam w tym słoiku jakieś ciastka, cukierki takie świąteczne, więc ja go chyba kupiłam w Home & You, chyba tak, w Home & You, bardzo ładny. I tutaj w tym kartonie trzymam wszystkie takie ozdoby i tak, po pierwsze moją maleńką choineczkę, która zawsze mi zdobiła sypialnię. I w tym roku nie będzie zdobiła sypialni, a będzie zdobiła właśnie tutaj moją garderobę i będziecie mieli choineczkę przepiękną w tle. Także z tego jestem bardzo dumna. Tutaj też kupiłam sobie takie sztuczne gwiazdy betlejemskie i one też przepięknie wyglądają w wazonie i myślę, że jakąś taką fajną kompozycję zrobię. O, tu też zamówiłam sobie z AliExpress takie kwiatki, a to są te złote takie paprocie, o których Wam mówiłam i Wam też pokazywałam w jednym z moich filmików. Postaram się go Wam podlinkować albo gdzieś Wam wyjedzie, jak robiłam dekorację stołu na Wigilię. Mam dwie takie gałązki. Ja je chyba kupiłam w Home & You? Chyba tak, tak mi się wydaje. Albo w Home, nie pamiętam już. Także to jest to. I już ostatni tak naprawdę kartonik, który tutaj mam, pudło, to mam takie futerko
które kładę na parapecie i na tym będzie tworzona moja wioska. Wioska, którą też w zeszłym roku miałam, więc odsyłam Was do filmiku, gdzie Wam też pokazuję właśnie dekoracje, jak ubieram choinkę i jak wygląda moje świąteczne mieszkanie. I tam jest ta właśnie moja przepiękna wioska, którą Wy też się zachwycaliście, a w tym roku do niej dołączą reniferki i dołączy jeden pierwszy taki LEDowy, ceramiczny domek. I co ja tu jeszcze mam? Oczywiście, albo nie oczywiście, ja zawsze muszę gdzieś tam poszperać i wyszperałam takie przepiękne, muszę chyba niektóre rzeczy, elementy przykleić jeszcze na klej, przepiękny wieniec, który też gdzieś dorwałam for home, chyba tak. No śliczny jest, po prostu bardzo mi się podoba. I drugi jeszcze mam, ja mam trzy takie, widzę. Ten to jest taki bardziej skromniejszy, ale też jest ładny. Więc jakby taką powinien być chyba, tak. Więc zobaczę, w jakich kolorach w tym roku zrobię wystrój, ale zawsze tak naprawdę troszeczkę zieleni powoduje, że że jest milej w mieszkaniu. A tu są lampki. Tych lampek, powiem Wam szczerze, mam od groma, bo mam w różnych kolorach. I tu mam jeszcze jeden, może wybaczcie, Wam nie wyjmę, ale też kolejny wieniec, głównie na drzwi, bo ja tak lubię sobie na drzwi wieszać, taki bardziej złoto-srebrny, ale też przepiękny. No i znów lampeczki. A tu mam całą siatkę tych moich białych kwiatów, które miałam u siebie w salonie. Dobra, kochani, lecę szybko umyć wszystkie pudła, podzielę sobie te wszystkie rzeczy kategoriami i zobaczę, gdzie co będzie chowane, żebym mogła to sobie wszystko już popakować, popisać nawet, może jakąś taką naklejkę dam, czy po prostu jakiś zwykły napis, co w danym pudle jest, żebym nie musiała tego szukać. Dobra, znikam. A i tak Wy za chwileczkę zobaczycie, co będzie dalej. Wiecie, o czym jeszcze pomyślałam? Zanim tak naprawdę rozparceluję wszystko, to stwierdziłam, że na razie poprzymierzam wszystkie te kartony, które mi się tutaj zmieszczą. Poukładałam sobie mniej więcej, jakie będzie rozłożenie tych pudeł kartonów, tych pudełek. I zaraz biorę się po prostu za ich mycie, szorowanie i układanie poszczególnych rzeczy. No, a te dwa pudełka mi się nie zmieściły i to muszę przepakować w mniejsze, bo tych ozdób jest znacznie mniej. A ten karton mi po prostu tutaj nie wchodzi. Tak, już sobie mniej więcej wszystko rozparcelowałam. Tam mam wszystkie wianki, znaczy wianki, wieńce. Wieńce? Jak to się nazywa? Wieńce, chyba wieńce. Dobra, załóżmy, że to są wieńce. Tu mam moje wszystkie takie pelerynki i nie tylko. To będę przekładała, bo to też idzie na choinkę, więc pójdzie w jednym opakowaniu. Tam mam wszystkie sztuczne kwiatki, choineczkę. Tu mam wszystkie świąteczne takie ozdoby już na Boże Narodzenie. Tu mam cały zestaw lampek, a tu jest wszystko i nic, czyli Wielkanoc. No i takie coś z AliExpressu. Tak więc, kochani, a tu są na razie trzy pudła, bo więcej mi nie weszło. Ja zabieram się teraz do układania tych rzeczy, najpierw do tych dwóch pudełek, a później w trzeciej kolejności będzie to największe pudło z choinką. Tak więc nie przedłużam, zakładam aparat na statyw i biorę się do pracy.
bo teraz czas na te wszystkie lampeczki, które będą w tym największym pudle. Do tego pudełka przyłożę sobie, albo włożę te takie różne ozdoby i te właśnie na Wielkanoc. Myślę, że dodatkowe jakieś takie z czasem będę sobie kupowała, więc to będzie idealne miejsce i może sobie tak zrobię, żeby poza ten kartonik, poza to pudło nie wychodzić. I ostatnie pudełko, które muszę przełożyć, to myślę, że do takiego mniejszego poprzekładam właśnie wszystkie ozdóbki, łącznie z tymi łańcuszkami. Tu mi zostały, jak możecie zobaczyć, dwa puste pudła, ale pamiętajcie, że ja jeszcze mam ozdoby, które będę musiała przechować z tego okresu jesiennego, więc tutaj mam choinkę schowaną i wszystkie sztuczne kwiaty, tu mam wszystkie wieńce plus te moje ubranka też na choinkę i do tej mojej wioski. Tu mam cały karton zrobiony, znaczy zrobiony, przeznaczony na wszystkie takie ozdoby, pierdółki bożonarodzeniowe. Tu mam tylko i wyłącznie lampki. Tu mam bombki na choinkę, takie i akrylowe, i takie srebrne, no i takie plastikowe też. A tu mam przeznaczony taki na te różne takie... Myślę, że tutaj też poza takimi wielkanocnymi, jak nie zmieszczę tych moich dyni i tych innych takich, tak jak powiedziałam, jesiennych dekoracji, to myślę, że tutaj też dopchnę. I mam dwa pudełka, które będą również miały swoje miejsce tam na górze. Dobrze, kochani, biorę się szybciutko za układanie tego wszystkiego na górę. Zaraz do Was przychodzę i robimy sobie takie króciutkie podsumowanko. I tak, moi drodzy, widzicie, że tak naprawdę ten filmik był bardzo krótki, bo chciałam Wam pokazać, jak ja sobie to zorganizowałam, jak dawno już chciałam sobie zorganizować. Pudła są najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o segregację takich rzeczy. Ja zawsze staram się mieć rzeczy, które rzeczywiście używam i otaczać się takimi przedmiotami, które będą mi służyły na lata. Więc to też nie jest tak, że ja co roku wymieniam te przedmioty, że komuś oddaję, czy sprzedaję, czy wyrzucam. Nie, ja to wszystko gromadzę sobie latami. Co prawda nie zawsze wszystko od razu wyjmuję i nie wszystkimi dekoracjami, nie wszystkimi przedmiotami dekoruję swoje mieszkanie, tylko staram się, wiecie, co roku wymieniać, zmieniać, żeby to mieszkanie też było takie żywe i takie inne co roku, żeby przede wszystkim cieszyło oko. Kochani, mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam tutaj pomogłam, a być może też zachęciłam Was do tego, żebyście
porobili sobie takie jesienne, małe porządki w swoich szpargałach, jak ja to też nazywam. Mnie takie filmy zawsze inspirują i też popychają w pozytywnym tego słowa znaczeniu do tego, żebym ja przeorganizowała swoje szafy, zawartość swoich szaf. I powiem Wam, że uwielbiam te chwile, kiedy to wszystko sobie już ogarnę, poukładam, pomyję. Tak, czuję taką ulgę, gdzie mogę spokojnie odetchnąć pełną piersią. Tak więc, moi drodzy, koniecznie piszcie mi na dole w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmików odnośnie organizacji, czy Was takie filmiki nakręcają, zachęcają Was do robienia czegoś we własnym domu. I przede wszystkim, kochani, jak Wy przechowujecie różnego rodzaju rzeczy, czy to są właśnie takie pudełka, czy to są jakieś worki próżniowe, czy to są jakieś inne kosze być może, albo może zwykłe kartony, koniecznie piszcie mi na dole w komentarzu. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie i mam nadzieję oczywiście, że do następnego. Ciao!